Witam wszystkich bardzo serdecznie w programie Między nami rodzicami. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Konopka, aktor, ale przede wszystkim świeżo upieczony tata dziewięciomiesięcznych bliźniaków Antoniny i Gustawa. Witam cię. Cześć. Łukasz, powiedz mi, co się zmieniło w twoim życiu, jak się dzieci pojawiły? I to dwójka, podwójne szczęście od razu, tak 9 miesięcy temu. Wszystko się zmienia. Moje życie w ogóle się odwróciło do góry nogami, więc w ogóle się przewartościowały rzeczy, sprawy zawodowe, sprawy, nie wiem, mieszkaniowe, to wszystko jest jakieś takie mniej ważne. Więc pojawienie się dwójki naraz, no to taka torpeda mocna jest w życiu. Wysypiasz się? Tak, ja nie będę tutaj udawał i tam, że jestem takim niewyspanym tatą czy coś. To nie wysypiam się, dlatego że dzieciaki są pod opieką nie tylko mamy, ale jeszcze rodziców mamy. Mhm. Więc mamy tutaj po prostu cudownie, że mogą nam pomagać. I zresztą tam są też dzieciaki u dziadków i u mamy. I tak. Czekaj, tam? To znaczy tak, ty mieszkasz w Warszawie, znaczy, i tak, jeździsz, kursujesz, tak? Mieszkamy w Warszawie, tak, a teraz dzieciaki z mamą są we Wrocławiu i ja jestem takim po prostu jeżdżącym, zarabiającym na chleb ojcem. Mm-hmm. A dużo pracujesz w Warszawie czy więcej we Wrocławiu? Bo we Wrocławiu kręcicie Pierwszą Miłość, tak? Tak, we Wrocławiu kręcimy Pierwszą Miłość. No tak, więcej pracy w naszym zawodzie jest, wiadomo, tutaj w stolicy, prawda? Więc częściej jestem tutaj w Warszawie. Czasem mam takie przygody, że spektakl, który powstał niedawno, też byłem w Warszawie przez parę miesięcy i teraz tym spektaklem jeździmy po Polsce, więc takim jestem trochę mocno, jak to się mówi, bardzo weekendowym ojcem. A nie masz takiego poczucia, że coś tracisz, że one, że te chwile już nigdy nie wrócą? To jest przerażające, bo teraz nie było mi 3 miesiące w domu. Wróciłem i spędziłem z moimi dzieciakami parę ładnych dni. To było strasznie przerażające, bo to były 3 miesiące, których nikt już nikt nie odda. Bo to był taki skok w tym momencie dla mnie. Że między 6 a 9 miesięcy, tak? Między 6 a 9 miesięcy, tak. Więc to były trudne chwile. Ja pierwszego wieczora myślałem, że się rozpłaczę w ogóle, jak patrzę na te dzieciaki, bo te dzieciaki były, one się rozwinęły, one robiły różne inne rzeczy. Ja nie wiedziałem, jak sobie mam z nimi poradzić, nie wiedziałem, co się dzieje. Tych rzeczy, które one robiły wcześniej, już nie robią, robią inne. I taki po prostu bezradny 40-latek stojący na mnie, składający ręce i myśli sobie, Boże drogi, gdzie to wszystko jest? A jakie miałeś obawy, jak dowiedziałeś się, że będą to bliźnięta? Bo to był tam pewnie któryś tydzień, gdzie poszliście na USG i się okazało, że to jest dwójka, a nie jedna. Tak, nasza wizyta na USG wyglądała tak, że poszliśmy na pierwszą wizytę i okazało się, że nie można płacić tam kartą, więc ja pobiegłem do bankomatu, a w tym momencie moja dziewczyna zdążyła wejść na wizytę i wyszła już z niej. I siedziała taka blada w poczekalni i czekała na mnie. I myślę sobie, no i co, i jak, wszystko w porządku? I nie będę tutaj cytował mocno, ale poleciało słowo na kar stojący i myślę sobie, patrzy się na mnie tak, bliźniaki. Więc ja się śmiałem, tak jechaliśmy moje dziewczyny samochodem, ja się śmiałem, a ona miała stupor po prostu, tak wyglądaliśmy. Tak. Dobrze, a trzy dni dochodziliśmy do siebie. Powiedz mi, bo tak, bo gdzie teraz planujecie mieszkać? Jak, bo wiem, że no, wszystko musisz przemeblować, tak? Bo no, tak, dwójka to wszystko, nie jedno wszystko, dziecko. Postanowiłeś, tak, kupić, tak, większe mieszkanie. Tak, tak, oczywiście no, chcemy tutaj jakby w Warszawie zamieszkać, no bo jakby oboje jesteśmy związani zawodowo z Warszawą. No tak, właśnie, bo teraz jakby życie kawalerskie się skończyło, nawet już tak mówię, nawet mieszkaniowo, bo mieszkaliśmy sobie w kawalerce, było nam dobrze. Więc teraz tak, teraz takie mamy plany szeroko, taki szeroki zakres naszych planów jest taki, że chcemy kupić duże mieszkanie, takie docelowe, więc więc no w ciągu półtorej roku, właściwie, znaczy w ciągu dwóch lat powiedzmy, odkąd się dowiedzieliśmy, że będziemy rodzicami, no to moje życie po prostu totalnie się wróciło do góry nogami. Wszystko jest inaczej, wygląda. Mhm. Ale widzisz, teraz jest taka możliwość, że pamiętam, jak jeździliśmy na trasy razem, to oglądasz filmik, mówisz, o zobacz, zobacz, to jest chłopczyk, to dziewczynka, zobacz, jak się uśmiecha i tak dalej. Tak, przynajmniej mam teraz o czym rozmawiać z kolegami, koleżankami na planie, bo już wszyscy mieli dzieci i tak dalej, ja tak zawsze siedziałem z boku i oglądałem te zdjęcia, teraz sam jestem osobą oczywiście, która ma w telefonie zdjęcia i pokazuje, ale też no, przez ten ostatni czas też sam jakby oglądałem swoje dzieci ze zdjęć, no dobrze, że są jeszcze różne Skype, różne połączenia wideo, że można czasu zobaczyć te dzieciaki, jak one sobie tam po prostu żyją. Więc. A w tej chwili, gdzie jeździsz na plan? Do jakiego serialu? Oprócz Pierwszej Miłości? Na wspólnej, tutaj w Warszawie. I jaką grasz postać?
Jaką gram postać, no, ale to też taką, o charakter. No o charakter, chodzi mi o to, tak chciałam nawiązać, ja czy trochę, masz dzieci. Ja od czasu honoru jestem tak trochę, wiesz, od czasu honoru jestem zaszufladkowany trochę i tak po prostu dostaję z rozdania takich słabych tych bohaterów, to znaczy złych, niedobrych, gdzieś tam takie szuje taki i tak grasz, dalej. Grasz, a ty jesteś taki cały kochany, czas, cały jak czas. Się rozczulasz nad tymi dziećmi, jak opowiadasz w trasie, jakie one są śliczne i kochane i to jest twoja córeczka, to jest twój synek. Najwspanialsze dzieci na świecie. I ty grasz takie, no dobrze, a słuchaj, a nie myślałeś, no, musi grać. A nie myślałeś o tym, żeby zatrudnić się do bajki na przykład, żeby w bajce grać? Ja na początku swojej jakby przygody aktorskiej trafiłem do teatru, w którym grało się bajki i powiem szczerze, że to jest strasznie trudna praca, bo chyba dzieciaki są najbardziej takim widzem, który nie znosi kłamstwa, nie toleruje, jak się je oszukuje. Dzieciaki wszystko wychwytują i się strasznie szybko nudzą. Myślę, granie bajek jest bardzo trudne, ale no nie myślałem o tym. Powiem szczerze, teraz. Ale wiesz, ale one będą trochę większe i później... Wiesz co, i tak dla nich gram te bajki, czytam im na głosy, więc... Czytam. Robię sobie pajaca w domu, więc na pewno... Wystarczy. Więc to na razie wystarczy. Czytasz, a myślałeś o tym, żeby na przykład kiedyś napisać bajkę albo kołysankę dla swoich dzieci? Albo nie. Czy śpiewasz im do snu czasami, jak jesteś nie, w domu? Nie, nie śpiewam im do snu, dlatego że nie umiem śpiewać. I wolę, żeby ten... Aktor nie umie śpiewać, no tak, co ty? Jestem aktorem nie śpiewającym, nie tańczącym. I niech tak zostanie. Może niech one sobie kształcą słuch same. Może to jakoś im pomoże w życiu lepiej. No tak, z 9-miesięcznymi bliźniakami to jeszcze niewiele możesz zrobić, ale masz jakieś takie plany w stosunku do nich, że tak sobie myślisz, nie. Albo kim one będą, zastanawiasz tak, się? Tak, oczywiście. Myślę, że każdy jakby patrzy sobie na nie, jak sobie śpią, czy tam jak jestem gdzieś z nimi na spacerze. Ja się oczywiście zastanawiam, kim będą i co będą robiły w życiu. Jestem też absolutnie, tak jak myślę, każdy rodzic na samym początku, jestem pełen obaw takich. Już nie mówię, że przed tym, jak się narodziły, ale teraz myślę sobie, że kiedyś będą musiały iść do przedszkola, będą kiedyś musiały iść do szkoły, będą się musiały zderzyć z tym naszym światem, nie? Ale tak sobie, a ja sobie tak myślę, że to fajnie było jakby tak rzeczywiście przed czymś uchronić, ale myślę, że to jest chyba niedobry trop. Mhm. Możesz ty mi powiedzieć więcej na ten temat. Wiesz co, też tak, raczej, tak, też nie, tak się zastanawiałam. Nie, czy... nie ma co chronić swoich dzieciaków i tak się w końcu będą musiały z tym zderzyć. No ale teraz tak... myślę sobie, kiedyś, wracając do twojego pytania, czy zastanawiałem się, kim one będą, kiedyś sobie myślałem, że w życiu nie pozwolę moim dzieciakom zostać aktorami na przykład, albo pracować w naszej branży. Ale jak, czym dłużej jakby siedzę w tym naszym biznesie, albo biznesiku małym, to sobie myślę, że jakby odwróciłem jakby swoje myślenie, bo ludzi, których spotykamy w swojej pracy, prawdopodobnie niewiele osób, niewiele zawodów jest w stanie jakby nam to, nie wiem jakiego słowa użyć, nie wiem, dać po prostu, bo to, ile my poznajemy różnych osób, ciekawych, a zwłaszcza twórczych, każdy chce, każdy coś robi, każdy ma jakieś tam swoje, teraz modne słowo, projekt, prawda? Są tak ciekawi ludzie, że myślę, że z samego powodu spotykania tych ludzi ja absolutnie nie będę swoim dzieciom zabraniał uprawiania zawodu, a też nie będę naciskał, ale to myślę, że to z domu też swojego, nie wiem, co sądzi na ten temat moja dziewczyna, ale ja też jestem tak wychowany, że też na mnie nikt nie naciskał w domu. Ja też nie musiałem niczego robić, nie musiałem iść na studia. Ale nie wybrałeś aktorstwa najpierw. Poszedłeś na zupełnie na co innego. Nie, dlatego... znaczy ja w ogóle na nic nie poszedłem, umówmy się. Moje aktorstwo zacząłem studiować bardzo późno. Ja na nic nie poszedłem, mnie to interesowało. Ja tam trochę w tym teatrze amatorskim pracowałem i tak dalej. Tak się trochę kręciłem koło tego, na początku koło tego teatru. Też... Myślałem o tych studiach, ale kiedyś myślałem sobie, że to jest taki w ogóle poziom nie dla mnie. To znaczy, że ja w życiu się nie dostanę na studia aktorskie, że to jest dla mnie jakiś taki świat absolutnie niedostępny. Że tam ja, Łukasz Konopka, nigdy tam nie mam prawa jakby się znaleźć. Dlatego, że myślę, że jak się tam pracuje w tym teatrze amatorskim, się jeździ czasem na te różne spotkania z tymi aktorami, poznaje się tych aktorów prawdziwych, prawda? Że nagle oni są tacy, wiesz, po prostu jakby nie z tego świata dla mnie wtedy byli, więc nie myślałem o tym. Dopiero później. Już byłem trochę bardziej dojrzały, a właściwie jako mężczyzna bardzo dojrzały, bo chyba 26 lat miałem. Mm-hmm. Pomyślałem, nie tylko, że sobie pomyślałem, tylko tak... no jest taki reżyser, który oglądał nasze spektakle i mówił, że wszystko fajnie, ale
jednak brakuje mi takiej techniki czy warsztatu, który da mi szkoła, praca w teatrze. I namówił cię słowem. Tak, tym reżyserem jest Maciek Pieprzyca, więc pewnie no, sobie kojarzą, co ostatnio zrobił. Tak, i kiedyś tam próbowałem, a to był taki rzeczywiście 26 lat, zdawałem takim po prostu strzałem ostatnim rzutem na taśmę, wydaje mi się. Do 28 chyba można zdawać, tak, do szkoły teatralnej. Wiesz, to nie wiem, ja pamiętam, jak ja przyszedłem do szkoły, byłem najstarszy w szkole, ze wszystkich roczników. Więc właściwie śmiali się ze mnie, że podam już do Skolimowa, po szkole zaraz. Zaraz po szkole. No dobrze, a w takim razie dzieciom nie będziesz narzucać, co mają robić, ale chciałbyś, żeby były na przykład wysportowane? Wiesz, to nie wiem, a akurat oboje jesteśmy z Julią tak wychowani, że dużo było sportu w naszym jakby dzieciństwie i w naszej młodości. Julia też, ja trenowałem koszykówkę, Julia też trenowała koszykówkę. W ogóle myślę, że będzie bardzo dużo jakby sportu, dlatego że rodzice Julii są bardzo mocno związani sportowo, bo tato jest tam związany z siatkówką we Wrocławiu mocno. Juli szwagier jest siatkarzem zawodowym, znaczy zakończył karierę, ale jest na tym, więc myślę, że dzieciaki na pewno nie będą narzekały na to, że tam stymulować każdy będzie... Każdy swoją stronę, myślę, że będzie ciągnął. Czy do tej pory dzieci się chowają tak bezproblemowo, czy już wam na coś poważnego chorowały? Nie. Nie, nie, odpukać, nie, nie odpukać, po prostu jeszcze nie mieliśmy żadnych problemów, żadnych, nawet kolki nie. O, dzieciaki. Super. A zęby już rosną? Tak. Gucia ma szóstkę już, no, taką ząbków już tam po prostu powoli. A Antosia nie? Nie, nie. Znowu jakby jak dziewczyna szybciej się rozwija, jakby jest szybciej... szybciej sobie radzi, że siada szybciej, jest takie, ma lepsze napięcie mięśniowe. Natomiast Gustaw się winnych tam... Ma szybciej zęby. Ma szybciej zęby, jest taki bardziej zwinny i myśli sobie, że jak on tylko zacznie chodzić, to będzie mieć po prostu przeklapane. Wtedy się zacznie, tak? Tak. No dobrze, życzę ci wspaniałego tacierzyństwa, żeby dzieci się dobrze rozwijały. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Moim gościem był Łukasz Konopka, aktor.